Proszę Państwa, okrutnie razi moje gałki oczne. Czy konie mnie słyszą? Taka fryzura zasnął pana Romana. Drodzy Państwo, to nie ten film o tych koniach, to wiadomo, w jakim były filmie konie. Chodziło o misia. Misia. Drodzy Państwo, wstawiam jakiś czas temu na Facebooki, na tego zaremski vlog całego fanpage'a. Aliki wysyłają mi codziennie wielanaście różnych samochodów, czasami 10. Turan w 10 roku. Piękny. W cross country. Czyli wiecie, oplastikowany, lekko podniesiony. Wygląda bojowo, wzorowo i zacnie. Książki, serwisy, brief na zdjęciu, przebieg. Cena niska, bo przebieg wysoki. Widzów halo. Mówię, no halo. Peromku piękny. Mówię, no piękny, piękny. Widział pan? No nie widziałem, ale masz pan numer VIN, można sprawdzić. Ja poproszę Alika, żeby każdy element, gdyby była rysa, zrobił rysę, bo Alika znam 274 lata już. Alik może z każdym elementem, bo mnie lubi, na każdym elemencie jest przyłożonym miernikiem lakieru, jak to mamy zwyczaj z panem Alikiem, dogadywać się, wysłać zdjęcie. Gdy bez wypadek, to wiadomo, jak coś tam było lakierowane, to niekoniecznie wypadek. No i tak się stało. Alik podesłał mi, ja wysłałem widzowi, widzu sobie sprawdził w ASO, bo akurat na VW-u ma jakąś ciotkę, szwagra czy kochankę. Czy widzu ma żonę? Na pewno szwagra ma na VW-u, na ASO. Widzu sprawdził. Kurde, mówi, i co teraz? Mówię, no jak co teraz? Jak co teraz? Jak co teraz? Teraz to trzeba to zarezerwować. Ale jako, że to jest dobry pieniądz za to auto, to tam się będą kręciły koło tego samochodu różne absztyfikanty. To pani ja wpłacę zaliczkę, mówi widzu. Kurde, mówię, to może od razu Alikowi na konto. Jakiś Alik tam zawsze kartę wysyła swoją z jakiegoś banku Santandera czy innego niemieckiego alikowego. I mówię, Alik, ty słuchaj, bo tanio. Mówię, no tanio, no kurde, bo 285 przebiegu. Widzu posprawdzał w tym ASO, szwagier, ciotka czy kochanka. Czy widzu ma żonę? Ale razi w oczy. Posprawdzane, że wszystko się zgadza, serwisy w 22 roku ostatniej. I co za tym idzie? Wysyłam numer ten bankowy z karty kredytowej dla widza. Widzu przelewa tam tysiaka euro Alikowi. Resztę tradycyjnie, klasycznie dopłacam ja na miejscu. Auto bez specjalnych rys, bez jakiejś rdzy. No 10 rok w Turanie to różnie mogło być, ale w pierwszej farbie serwisy dwóch właścicieli wszystko grało. I Alik mi dzwoni na drugi dzień, że przelew dotarł, super, że trzyma mi auto do wtorku, można już Pawła Weciarza naszego atakować, żeby sztukę zwiózł. A że był tam Mondek już dokupiony, Mondo było dokupione, czyli miał Paweł dwa auta już w kompleciku, fajnie do zawiezienia. Sytuacja była łatwa, prosta i przyjemna. Teraz całe clue sprawy, cała radość, cała otoczka tego wszystkiego, że widzu za 3 dni się orientuje już po sprawdzeniu wszystkiego w ASO. Orientuje się, że nie jest to diesel, tylko że jest to benzyna. I widzu mówi, jak to tak? Mówię, to ja się pytam widza, jak to tak? Jak to tak? To tak? Jak to tak? Po japońsku. Proszę, śmiało. A przychodzi, bo jest ślisko. Jak, przekochany. Czy Alik mógłby oddać zaliczkę? Mówię, no, nie jestem pewien, czy Alik zgodzi się na tą zacną procedurę zwrotu zaliczki, bo... No właśnie, sytuacja trudna, ale ślepi widzu, ślepa kochanka na ASO, przepraszam, szwagier! Tak nie może być, tak się nie działa. No i widzu ma auto pod chatą, ale okazuje się, że auto jest w takim stanie, 1.4 TSI pod maską, jest po takich serwisach, że widzu wpada w zachwyt codziennie, siadając do fury, jadąc do roboty. No, szał życia, można powiedzieć, za taką kasę, jaką widzów wydał, no, bo Alek mówi, Krzysztof, co jest z tymi twoimi klientami? Mówię,
Ali, co ci powiem, to ci powiem, ale różnie bywa. Kto śledzi kanał na YouTubach pana Romka, czyli mój, w naszych wojażach o różnych ekscesach, to wie, że praca z ludźmi, zresztą wszyscy z ludźmi pracujecie, praca z ludźmi to nie jest łatwy kawałek chleba, wszystkiego dobrego dla państwa. Panie Romku, czy Alik by oddał, bo to ja szukam diesla. No coś nieprawdopodobnego, jaka ciekawa historia. Buziaczki, bo mam specjalny szampon powodujący bujną fryzurę, czyli objętość zwiększający. Żartuję, żartuję. Najlepszego, cześć. Gdzie tam objętość, panie, jak nadkola już takie zakola, że ja? Ale podobno w Turcji przeszczepy można z kędziorami niczym Michael Jackson z Jackson's 5 w pierwszej fazie muzycznych tych wygibasów. Taką można afro nawet sobie ogarnąć. Nie wiem, czy mi pasowała. Cześć. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.